Cześć kochani, kurczę, było tak mega fajnie i przyjemnie przez 2 dni, bo się trochę ochłodziło, a teraz znowu zaczyna tak mocno grzać, ale masakra już. Dzisiaj na noc założyłam koszulę, bo ostatnio spałam tylko w takim biustonoszu sportowym i w majtkach, żeby było tak przewiewnie, a dzisiaj ubrałam koszulę, bo tak było chłodno 2 noce ostatnie, a teraz już jest godzina 10, już się tak nagrzało, że witajcie w kolejnym vlogu. Witam was gorąco. Aluś poszedł po bułeczki świeże, jest po 10 w ogóle. Ja się ogarnęłam trochę, spiłam tą grzywkę, bo po prostu dzisiaj piorun ją szczelił. I wiecie co, tak sobie pomyślałam jeszcze jak rano, bo w ogóle wstałam o 5.30, znaczy wstałam, obudziłam się jak Mateusz wstawał do pracy. I sobie pomyślałam, że może dzisiaj nagram wam mity i fakty dotyczące ciąży. Ale teraz się zastanawiam grubo nad tym, czy to zrobię, bo już zaczyna się taka duchota, a nie jest przyjemnie nagrywać i wiecie, siedzieć i po prostu pocić się. No po prostu to jest... I tak podobno ma być do końca sierpnia. Ja nie narzekać, już wam mówiłam na te upały, ale po prostu... Ja serio się rozpływam. Ale tak serio. Nie wiedziałam, że... Znaczy ogólnie, wiecie, jak się gdzieś tam gorąco było, no to wiadomo, że gdzieś tam pod pachami czy między piersiami człowiek się pocił, ale nigdy się nie pociłam tak, żeby po prostu gdzieś tutaj w tym momencie mieć całe mokre, ogólnie całe włosy. A teraz nie wiem, czy to po prostu jest spowodowane ciążą, czy nie wiem, czy jest aż rzeczywiście tak bardzo, bardzo, bardzo gorąco, że ja normalnie włosy, mimo że wiecie, były rano wysuszone, to po prostu jak zaczyna się taka duchota, głowa mokra, wszystko po prostu mokre. Już po prostu nic się nie chce robić, nie chce się nic ogarniać, ruszać w ogóle, bo jak tylko się już, a już gotować obiad, to już nie wiem, nie mam po prostu pojęcia. Na obiad chyba warzywa i owoce i tyle, na surowo wszystko. Słuchajcie. Byłam wczoraj w ogóle w piwnicy. Ja po Aleksie zostawiłam sobie... w sumie wiecie, nie pamiętam dokładnie, bo tak jak odłożyłam te ciuszki, tak po prostu one leżały, ja do nich nie zaglądałam. I pamiętam jak właśnie mama mówiła zawsze do mnie, znaczy jak Aleks był mały, wiecie, wyrastał z ciuszką, zostaw sobie ciuszki, kiedyś będziesz miała drugie dziecko, to ci się przydadzą itd. itp. A ja, wiecie, cały czas twierdziłam przez długi, długi czas, że ja absolutnie drugiego dziecka mieć nie będę, więc nie zostawiam ciuszków, absolutnie. Zostawiłam sobie takie, wiecie, lepsze gatunkowo, z lepszych firm, po prostu na, jak ja to mówiłam, na pamiątkę. No i właśnie wczoraj poszłyśmy z mamą do piwnicy, żeby przebrać te rzeczy. Mama mi pomogła, bo okazało się, że były tam 3 kartony, no jakieś jeszcze tam worki i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że w ogóle całą pościel Aleksa miałam z łóżeczka, ale to niektóre rzeczy po prostu przebrałam. Stwierdziłam, że te lepsze zabieram po prostu do domu, dla Ignasia będą, a te rzeczy, których nie będę już używała, które gdzieś tam, wiecie, no tak naprawdę by tylko i wyłącznie leżały, zajmowały miejsce, typu pościel, jakieś tam prześcieradła, po prostu oddam do Czerwonego Krzyża i krzyża, i tak też zrobiliśmy, że przebrałyśmy z mamą te rzeczy. I słuchajcie, oczywiście oglądając te rzeczy przypomniałam sobie to wszystko, ale tak naprawdę powiem wam, jakie było moje wielkie zdziwienie, że ja miałam takie fajne rzeczy i te rzeczy tak fajnie wyglądają po 10 latach, że po prostu normalnie jestem w szoku. Dużo rzeczy nie było, bo ja dużo rzeczy też nie zostawiałam, bo tak jak wam mówię, zostawiałam takie rzeczy typowo na pamiątkę, takie lepsze jakościowo, mówię, z jakichś takich lepszych firm, ale kilka rzeczy przyniosłam ze sobą i właśnie tutaj sobie do szuflady schowałam. I wiecie, ja tą szufladę już w sumie trzeci raz sprzątam, z tego względu, że no co chwilę gdzieś tam mi jakieś ciuchy dochodzą. Ostatnio w ogóle byłam w Pepco i też nie mogłam się powstrzymać i kupiłam takie gaciory, zobaczcie. Aleks mnie namówił, 68 to jest akurat, mówił do mnie, 10 zł kosztowały, 9,99, żebym kupiła jego bratu, więc żebym miał dresy, więc wzięłam też, także ja tak co chwilę coś tam dokupuję, ale tak naprawdę no teraz już w tym momencie stwierdziłam, że nie kupuję żadnych ciuchów z tego względu, że naprawdę mam tego sporo, myślę, że już naprawdę jest tego dużo. Zobaczymy, wiecie, jak to będzie wyglądało w praktyce.
No bo wiecie, ja dziecko mam, już dziecko wychowałam, wiem mniej więcej jak to wygląda, ale no 10 lat to jednak jest kupa czasu i trochę się no zmieniło i trochę ja na pewno zapomniałam z tego jak to będzie wyglądało. W każdym razie no myślę, że dosyć sporo mam tych rzeczy i tak jak ja Wam mówiłam, mam no w sumie teraz już więcej rzeczy na 56, ale na początku bardziej kupowałam rzeczy na 62, 68, ale jednak stwierdziłam, że tych 56 dokupię, no i jest tutaj kilka, mam kilka pajacyków, mam kilka bodów, kilka śpioszków, jak się okazało, teraz po Aleksie, właśnie w tym rozmiarze 56. Też ostatnio byłam w Pepco, to też dokupiłam takie spodenki. Ja Wam filmik, oczywiście o ten filmik z wyprawką dopytujecie, w ogóle czemu ja teraz stoję, usiądę na chwilę jeszcze, a za chwilę, bo chcę Wam pokazać, szafa niedomknięta, więc sorry. Tak, Wy się bardzo dopytujecie mnie na temat filmiku o wyprawce i słuchajcie, chciałabym bardzo Wam nagrać taki filmik, dlatego że ja sama takie filmiki u dziewczyn oglądałam, uważam, że są one potrzebne. Wiadomo, że każda z nas zabiera czy do szpitala, czy kupuje dziecku to, co uważa za słuszne. Mi na przykład, nie wiem, nie jest potrzebna niania elektryczna, komuś tam jest potrzebna niania elektryczna, więc wiadomo, te rzeczy, które dla mnie będą must have, niekoniecznie muszą być dla innej osoby, bądź też odwrotnie. Ale myślę, że takie rzeczy, takie filmiki tego typu są potrzebne, bo gdzieś tam możemy czymś się zainspirować, coś podłapać, czegoś się tam dowiedzieć, na co inne mamy postawiły. I dlatego też ja takie filmiki oglądam. Ale ktoś mi obtukł komodę, pewnie odkurzaczem, wiadomo kto, no ja albo Mateusz, ale widzę, że jest tutaj lekko obtłuczono, muszę mu powiedzieć, żeby uważać, kurde bele. No, w każdym razie uważam, że takie filmiki są pomocne i sama chciałabym Wam nagrać taki filmik, chociaż ja jakoś bardzo odkrywczych rzeczy nie kupuję, stawiam raczej na takie podstawy, ale mimo wszystko chciałabym, no zawsze nagrywam hole zakupowe, kosmetyczne i tak dalej, więc czemu nie miałabym pokazać jakiś tam ubraniowe też Wam nagrywałam, więc wiecie. I słuchajcie, problem jest taki, że tak, no ja oczywiście, Franki chrapie, ja oczywiście jeśli chodzi o ciuchy, czy jakieś takie produkty, gadżety, rzeczy poporodowe mam i myślę, że praktycznie jestem gotowa, jeszcze brakuje mi laktatora. Dzisiaj chyba będę musiała podjechać znowu do banku. Masakra, bo teraz chciałam właśnie złożyć przez konto bankowe na to 300+. Zawsze się zabieram jak sójka za morze. Już mamy zaraz 10 sierpnia, ale się okazało, że mam niezmienione dane jeszcze w banku i po prostu nie mogę zrobić tego elektronicznie w domu siedząc. Po prostu na kanapie muszę jechać do banku. Ogarnąć papier. Ja wiem, że można złożyć w gminie, czy tam w... Gdzie to się składa? W ośrodku? Jak to się nazywa? Kurde, już nie wiem, bo ja nie chodzę w ogóle do takich urzędów, że tak powiem, ale w każdym razie no właśnie w tym miejscu, gdzie można to złożyć w formie papierniczej, ale byliśmy ostatnio i pani stwierdziła, już był sierpień, pani stwierdziła, że możemy to zrobić przez internet, właśnie przez konto. Nie wiem, czy tak stwierdziła, bo nie wiem, bo po prostu nie miała tych papierów, czy po prostu nie chciało jej się przyjmować to w formie takiej, wiecie, papierniczej. W każdym razie, no, chciałam wejść na to konto, złożyć, rzeczywiście można to zrobić, ale niestety przez to, że mam dane nie zaktualizowane w banku, nie mogę tego zrobić, więc będę musiała chyba jechać do miasta i do sedna właśnie i może pójdę kupić ten laktator dzisiaj, bo no, ja tak się kurczę, jak sójka za morze, zbieram z niektórymi rzeczami, a tu już zaczęliśmy 35 tydzień. A ja sobie tak siedzę. No, tak, tak, tak. A jak coś mnie złapie i co? No, także... Także kilku rzeczy mi brakuje, ale takich rzeczy, wiecie, typu właśnie ten laktator muszę dokupić jakieś takie jeszcze zwykłe podpaski, bo mam tylko te grube. Ja pamiętam, że z Aleksem te grube używałam chyba tylko w pierwszych trzech dniach, a później przeszłam na normalne już podpaski. Jakoś naprawdę, kurczę, powiem Wam, że po porodzie z Aleksem no naprawdę ja tak szybko do siebie doszłam, ale no myślę, że to też było spowodowane sytuacją, w jakiej się znajdowałam, że musiałam po prostu, bo jeździliśmy do Aleksa, do Opola,
codziennie do szpitala, no i po prostu ja musiałam, wiecie, wziąć jej w garść, nie mogłam się nad sobą, powiedzmy, użalać, czy też, nie wiem, mówić, że coś mnie tam boli po porodzie, albo że nie mam siły, jestem zmęczona, absolutnie. Ja urodziłam w środę o 21:40, w czwartek tylko leżałam w szpitalu, w piątek już byłam w domu, wyszłam, no i już od soboty jeździliśmy do Alexa i tak codziennie przez miesiąc chyba. W każdym razie, wiecie, no musiałam po prostu siłą rzeczy wziąć się za siebie i nie patrzeć na to, czy coś mnie boli, czy nie. I nie wiem, czy takie miałam po prostu szczęście, że tak wszystko fajnie się pogoiło, ładnie, nie miałam jakichś takich dużych krwawień po porodzie i naprawdę to wszystko wróciło do normy tak bardzo, bardzo szybko. Mam nadzieję, że teraz też tak będzie, dlatego też mówię o tych zwykłych podpaskach, bo te grube takie poporodowe typowe mam. Ale właśnie muszę jeszcze te dokupić. Na pewno muszę wymienić sobie, bo wykupiłam ostatnio biustonosz do karmienia w za małym rozmiarze. Jeden mam po Aleksie. Wczoraj właśnie mama mówi do mnie, na pewno tam masz biustonosz do karmienia, bo na pewno schowałyśmy, na pewno jest tam. A ja gdzieś tam przeglądałam jakiś czas temu, na początku mojej ciąży właśnie. I nie znam, aha, jak te dżinsy ciążowe przyniosą do domu, to wtedy szukałam tego biustonosza i go nie znalazłam, mama wczoraj znalazła. Więc to muszę na pewno dokupić. Muszę na pewno dokupić jeszcze Ignasiowi ten taki aspirator, to się nazywa, do nosa. Przy Aleksie mieliśmy to. Do noska, do ściągania katarku i nie wiem po prostu, gdzie ja to dałam, ale nie mam. W ogóle chciałabym mieć chyba to świeże, więc wiecie, nowe. Dlatego też muszę to kupić. Ja to widziałam na pewno w Rossmanie, ale też podejrzewam, że ten pan, u którego ja robię tą wyprawkę naszą całą, też na pewno ma, więc może dzisiaj skoczę po laktator i właśnie ten aspirator do nosa to się nazywa. W każdym razie tak, więc troszeczkę jeszcze ta wyprawka jest w rozsypce. Też tak chyba lekko przesadzam, że w rozsypce, bo tak naprawdę, no mówię, no większość mam. Takich większych gabarytowo rzeczy, typu łóżeczko, wózek jeszcze nie mam tutaj u siebie, ale już wszystko mam zamówione. Czekam tylko albo na dostawę właśnie, albo żeby to jechać odebrać. I właśnie w tym tygodniu zamówiliśmy łóżeczko i może jutro albo w czwartek pojedziemy, bo pan mówił, że właśnie w środku tygodnia będzie do odbioru łóżeczko razem z materacykiem. Wózek już też mamy zamówiony u tego samego pana, plus jakieś tam inne gadżety typu kokony czy gniazdka, jak to tam woli. Co tam jeszcze, przewijaki, wanienka itd. itp. To wszystko już mam pozamawiane, to tylko czeka, wiecie, na jakiś tam odbiór albo dostarczenie do sklepu. Więc tak, nie mam tego fizycznie i właśnie jakbym chciała wam nagrać taki filmik, to po prostu nie mam wam jak tego pokazać, tak, co kupiłam, jak to wygląda, na jaką kolorystykę postawiłam. Najgorsza sprawa jest teraz, na tą chwilę, z pościelą, dlatego że pościel, która mi się podoba, którą już mam, wiecie, upatrzoną, tak naprawdę taka miłość od pierwszego wejrzenia, bardzo mi się spodoba od razu na stronce. I mogłam w sumie od razu zamówić, no ale było to jeszcze dla mnie za wcześnie. W każdym razie teraz, jak już chciałam zamawiać, to się okazało, że jest ten wzór niedostępny. Pisałam do sklepu i dostałam odpowiedź jakoś tydzień temu, że za około tydzień ma być dostępny ten wzór. Znaczy wszystko z tego wzoru, czyli pościel cała z wypełnieniem, ochraniacz na szczebelki i rożek, no ale póki co nie ma, na razie cały czas odświeżam stronę, codziennie zaglądam i patrzę, ale niestety nie ma póki co, więc mam nadzieję, że jak tylko się pojawi się jak najszybciej, zamówię to, w ciągu tygodnia się pojawi. No wiecie, jakoś bardzo mi się nie pali i też nie chciałabym, wiecie, tutaj, nie wiem, jakoś krakać, że nie wiem, że zaraz mały się pojawi na świecie, absolutnie, ale wiecie, no różnie być może, więc wolałabym już takie rzeczy w 35 tygodniu mieć przygotowane, bo jakby nie patrząc, Aleks się urodził w 35, no ale no nie ma fizycznie, a chciałabym wam nagrać właśnie cały taki filmik wyprawkowy, typu moja wyprawka do szpitala, plus tam co kupiłam małemu. Oczywiście nie będę wam całej szuflady jego ciuszków pokazywała, no bo to też nie tędy droga, ale mniej więcej tam co tam kupiłam, właśnie na jakie kolory postawiłam i tak dalej, ale no to mówię, nie mam tych rzeczy teraz i nie wiem po prostu, czy zdążę to zrobić, czy zdążę wam to pokazać, czy zdążę nagrać. W ogóle widzicie tutaj starta pieluch. Ja kilka pieluch tetrowych kupiłam sobie sama.
Znaczy kupiłam sobie sama, kilka też dostałam, ostatnio Wam pokazywałam we vlogu, a też właśnie z mamą wczoraj grzebałyśmy to jest do wyprasowania, wszystko to było właśnie prane w 90 stopniach, wybrałam sobie te pieluszki, to mama mi uszyła właśnie, oj, z dużych pieluszek, takie malutkie dla Aleksa zrobiła i właśnie ja prałam je w tym proszku dla dzieci i właśnie mam pełno takich tych malutkich, muszę to poprasować, no i tutaj okazało się, że po Aleksie też mam kilka pieluch dużych tetrowych. Nie wiedziałam o tym, jakbym wiedziała, to bym po prostu nie kupowała, bo bez sensu. No, więc to czeka na wyprasowanie, w ogóle jeszcze muszę ciuszki wszystkie poprać. Niektóre już raz prałam, no ale jeszcze większość raczej nie jest poprana i słuchajcie, właśnie jakiego ja wczoraj poznałam, oglądając te ciuszki mojego Alusia. No przepiękne. Aleks się urodził, miał 2,750 i 51 cm, więc te 56 były na niego takie, wiecie, przydurzawe, więc dokupowałam parę rzeczy na 50. Ja dużo rzeczy ogólnie z Aleksa oddałam i też sprzedałam. Mówię, zostawiam sobie takie rzeczy, Boże, jak jest znowu gorąco, takie rzeczy lepsze właśnie, żeby mieć na tą pamiątkę, bo twierdziłam, że dziecka nie będę miała. Jak widzicie, jak to się zmienia w życiu człowieka. W ogóle patrzcie na psa. Patrzcie, jak w ogóle łapy sobie złożył. Widzicie? A tu w ogóle torbę też przyniosłam od mamy. No i będzie chyba to moja torba szpitalna po prostu dla mnie i dla małego w razie W, bo jest taka dosyć spora na kółkach w razie W. Tutaj schowam i kosmetyczkę i dla mnie rzeczy i część dla niego. No widzicie, pampersy, mam pampersy oryginalne, ale będę kupowała też inne pampersy, bo metodą, jak to się mówi, prób i błędów będę dopasowywała jakie tam... Dupcia Igna się zdecyduje, jakie będzie chciała nosić. Niekoniecznie chcę stawiać na pampers, po prostu tak kupiłam, bo żeby mieć jakąś tam paczkę na początek. I co Wam miałam jeszcze powiedzieć ważnego? A, właśnie, bo wyprawka też szpitalna dziecka i często właśnie jak piszecie sobie, czy też oglądacie u innych dziewczyn, to dużo dziewczyn zabiera ciuszki dla dziecka ze sobą do szpitala. I miejcie na uwadze to, że to jest wszystko zależne od szpitala. U nas w Namysłowie nie ma takiego wymogu. Oni na oddziale mają kaftaniki i u nas właśnie dzieci są... Aleks nie leżał, więc nie wiem tego z doświadczenia swojego, ale jak odwiedzałam na przykład Sandrę, czy na przykład Marcina siostrę Ole, to właśnie widziałam, że dzieci są ubierane w kaftaniki. Tu mają pampersa i są zawinięte w rożki takie szpitalne z numerami. Tak tutaj na klatce piersiowej właśnie dlatego tak pokazuję. Więc u nas nie ma wymogu takiego, żeby brać ze sobą ciuszki dla dziecka do szpitala, więc ja nie będę brała żadnych ciuszków dla małego, jeśli oczywiście będę rodziła w Namysłowie, bo to też zależy kiedy, w jakim czasie i jak sytuacja będzie wyglądała. Przygotowuję się na to, że będzie to mniej więcej o czasie i że będzie to Namysłów, jeśli nie, to będzie to Opole. W Opolu znowu wymagają, więc jeśli by się okazało, że w Opolu, no to wtedy po prostu spakuję coś z tego, co mam i tyle. No ale pamiętajcie o tym, że to wszystko jest zależne od tego, co tam wymaga szpital. No u nas nie ma wymogu ciuszków, więc dla małego to naprawdę pampersy, do pępka coś, chusteczki mokre, co jeszcze tam. Ja sobie to wszystko zapisałam na kartce, mam to wszystko ładnie wypisane, więc w razie wód, jak będę pakowała się, to będę pakowała się według tej listy. No i tam więcej rzeczy to już raczej dla mnie. Mam nadzieję, że w tą torbę jakoś się załaduje, albo ta torba plus jeszcze kosmetyczka, bo mam taką większą. No w każdym razie już przyniosłam sobie tutaj torbę. No myślę, że już wiecie, można tą torbę przygotowywać powoli, małymi krokami. No więc słuchajcie, a w ogóle co Wam chciałam pokazać, to ciuszki Aleksa właśnie, bo po podstawie, bo jest jedna kwestia, którą chciałam Wam pokazać i o której Wam chciałam powiedzieć. A pokażę Wam właśnie te rzeczy. To są rzeczy z Cocodrilo. Ja pamiętam, właśnie kupowałam Aleksowi takie, zobaczcie, taki zestaw, wodziaki. I to jest na pewno na 56. O, widać? Mam nadzieję, że widać. Bodziaczki na 56 takie, malusia, zobaczcie. I do tego kupowałam śpioszki. Kiedyś nie było takich spodenek, jak teraz są tego typu. O,
właśnie takie, które ja akurat kupiłam w Lidlu i takich spodenek było mało. Mam jakieś jedne po Aleksie tutaj, bo też zostawiłam sobie, ale mało tego było. Właśnie więcej było śpioszków, więc widzicie, takie, takie fajne malusie, zobaczcie, widzicie to? O, jeszcze jakieś takie moro kolory, a nie wiem, czy to zobaczycie, a może w ten sposób, o. To i do tego właśnie bodziaczki miał kupione, no i to też wzięłam i Ignaś będzie miał, bo myślę, że w ogóle to no dobrze wygląda, ładnie wygląda, mimo że ma 10 lat, dacie wiarę, to po prostu myślę, że tutaj można powiedzieć, że dobrze to wygląda. Tak samo też tutaj mam drugi zestaw, taki sam, tylko że o innych kolorach, zobaczcie, jakie słodkie. Także na 56 myślę, że mi wystarczy, bo mam i właśnie takie te zestawy i kilka tych spodenek i też pajacyki, o. A mówię, tak jak Wam mówiłam już wcześniej, tak samo teraz się powtórzę, że jakby co, no to kurczę, no daleko miasto nie jest, czy ja, czy, znaczy może ja nie będę jakoś tam bardzo na siłach, ale na przykład moja mama, zobaczcie, tutaj też taki miał zestaw Aluś. Tutaj właśnie te body, najlepsze są body takie odpinane na sam początek. Tutaj ja tak naprawdę mam tylko te jedne. Żadnych nie spotkałam. Ani w Pepco, ani gdzieś tam w sklepach, w których byłam właśnie, żeby były tak tutaj rozpinane i takie jak ja bym chciała. A te są już na 62. I tu miałam bodziaczki. I love mom. Taki kaftaniczek. Chociaż teraz uważam, że te kaftaniki są takie niepraktyczne na pewno, więc ja nawet nie kupowałam, nawet nie zaglądam na kaftaniki, wolę po prostu body z długim rękawem i właśnie do tego takie spodenki, czy ze stópkami, czy też bez... O, i to akurat są takie gacie, bo to już się śmieję, że one to są takie tutaj wielkie. Ja mówię, no musi się zmieścić pampers przecież. No, także to też jest Cocodrilo. Te trzy akurat zestawy i popatrzcie, to ma 10 lat i tak dobrze wygląda i się trzyma. No i tutaj, aha, i teraz w ogóle poprzestawiałam w tej szufladzie, bo teraz na przodzie mam właśnie od najmniejszego do największego rozmiaru i tu są rozmiary 56 właśnie dotąd. Tak, 56, tutaj mam też 3 pajacyki 56, więc 6 pajacyków na 56. No i tutaj jeszcze z Aleksa przyniosłam sobie, to jest w ogóle kicior, bo to jest... Akurat kaftanik najgorzej wygląda, bo ma troszeczkę zmieniony kolor niż te pozostałe, ale w tym Aleksa odbieraliśmy ze szpitala. Patrzcie na to, jaka capka. Kacapka wielka, zobaczcie. Zobaczcie, jaka capka. No, także w takich galotkach. No i kaftaniki, mówię, kiedyś te kaftaniki były takie, że się właśnie kaftaniki dawało i co? No i śpioszki. No, ale mówię, to jest jeszcze wszystko do wyprania. Na razie powkładałam, bo chciałam zobaczyć po prostu, jak to wygląda ilościowo. I co Wam chciałam pokazać, właśnie najważniejsze, złożyłam już tamte, to jest Cool Club, czyli to są, nie, 5, to jest 74, to co ja Wam wyciągam źle, sorki, chyba ten. Czyli to nie, momencik. Aha, tutaj mam ten, takie same body. Z tym pieskiem, ale to właśnie miałam, o to też jest Cool Club, czyli to jest firma dostępna w smyku i to jest rozmiar 56. I teraz właśnie miałam Wam powiedzieć, zastanawiam się, czy kiedyś ten rozmiar 56 był większy, czy nie wiem, jakieś mam tutaj w ogóle kilka rzeczy na 56 po Aleksie i one takie wyglądają teraz, porównując do tych rzeczy teraźniejszych, że są takie większe, no to są też na 56 akurat, więc takie w miarę malusie są, ale na przykład ten pajacyk jest duży, a jest na 56 i nie wiem, czy też mam po Aleksie chyba cały komplecik, tutaj też jakieś śpioszki, tutaj w ogóle mam ten taki ładny pajacyk, ale muszę go, bo zobacz, jaki fajny, malutki taki też, nie wiem, czy to było na 56. Nie widać rozmiaru, bo się sprawa, ale tu plamkę ma, kurczę, i muszę zobaczyć, czy mi się to ładnie wybieli, bo taki fajny, malutki akurat mógłby być, jakby były takie chłodniejsze dni we wrześniu czy w październiku. No, ale mówię, no, ale widzicie, że ta szuflada mi się tutaj powiększyła, musiałam wszystkie inne rzeczy pozbierać i tutaj mam drugą szufladę, właśnie tutaj sobie dałam
skarpetki, tu dałam czapeczki, też po Aleksie przyniosłam czapeczki. To pamiętam tą czapeczkę. Czekajcie, jak to pokazywam w tą stronę. O, tą czapeczkę Aleksa pamiętam malutką. No, więc tu mam czapeczki, mam też skarpetki. Ostatnio też jak byłam w Pepco, to dokupiłam kolejne skarpetki. No, to trochę tutaj tego jest. Myślę, że na początek wystarczy. Tutaj pielęgnacja, smoczki, już szczotka do włosów. No, drugi smoczek dokupiłam. O, mam dwa smoczki, no i mówię, tam ręczniczki i tak dalej, także... Duża większość jest, tak jak Wam powiedziałam, czeka zamówiona do odbioru i tyle, więc zobaczymy co z tym filmikiem, zobaczymy czy go zdążę nagrać, czy w ogóle się pojawi i tak dalej. Mam nadzieję, że tak, że będę mogła Wam taki haul, taki, będzie chyba bardziej haul niż taka wyprawka, bo mówię, no w sumie tak naprawdę jak teraz tak myślę, to no, ja nic takiego innowacyjnego ani nic odkrywczego Wam nie pokażę, tylko właśnie bardziej takie rzeczy typu haul, właśnie co kupiłam dla maluszka, no i może bardziej wyprawka dla mnie, co takiego kupiłam sobie do szpitala, no bo tak to tutaj nie ma nic odkrywczego, myślę, że te rzeczy się powielają u wszystkich dziewczyn, kobiet ciężarnych, które się przygotowują. No i słuchajcie, tak sobie myślałam, że właśnie zrobię odkurzam, tak. Poprasuję te rzeczy, ale kurde, chyba jest za gorąco. Już mi jest tak duszno, gorąco, że ledwo tutaj siedzę, a jeszcze muszę się ogarnąć, bo chyba do tego banku będę musiała jechać. A tak mi się nie chce, kurczę, dzisiaj w ogóle jakoś źle się czuję. Od żołądka, od układu pokarmowego. Wczoraj wieczorem, ogólnie rano zjadłam bułkę z dżemem i wypiłam mleko zwykłe, bo już nie miałam bez laktozy, musiałam wypić zwykłe. No i później byliśmy wieczorem u mamy i mama właśnie kupiła lody. Ja sobie zrobiłam u niej kawę mrożoną, taką powiedzmy domową, czyli kawa rozpuszczalna. Mleko, lody i bita śmietana i mleko też było zwykłe i podejrzewam, że od tego jestem taka dzisiaj... Bardzo mi niedobrze i powiem Wam, że nie czuję się po prostu za dobrze, nawet w głowie mi się w ogóle kręci i tak nie bardzo, jeszcze do tego te upały dochodzą, więc jest niedobrze, fajnie było przez 2 dni, tak fajnie chłodno, noce takie przyjemne, a teraz znowu się zaczyna. I tak jeszcze trochę trzeba wytrwać. Łączę się w bólu z wszystkimi mamuśkami, brzuchatkami, które noszą duży brzusio przez ten lipiec i sierpień gorący. No, także moi drodzy, tyle chciałam Wam powiedzieć na temat wyprawki, bo naprawdę dużo się pojawia pytań, czy taki filmik się pojawi i tak dalej. No, chciałabym, ale czy się pojawi, no to ja Wam nie obiecuję. Mniej więcej Wam też pokazałam, co takiego gdzieś tam kupiłam, jak to wygląda. Tak wiecie, w skrócie, no a co będzie z filmikiem, to zobaczymy. No nic Wam nie obiecuję, chciałabym, ale po prostu nie wiem, czy po prostu zdążę czasowo, tak? Czy za te 2 tygodnie jeszcze będę mogła Wam nagrać, jak już będę miała na przykład ten sprzęt w domu, typu przewijak i tak dalej, wanienki. Zobaczymy, no zobaczymy po prostu. Nie mówię, nie mówię tak. Wszystko się okaże w praniu. No. Dobra kochani, idę chyba wodę sobie wziąć z lodówki zimnej, napić się. Nawet nie chce mi się kompletnie nic jeść, powiem Wam, jest gorąco, najlepiej to w ogóle jadłabym same owoce teraz. No ale chyba trzeba będzie coś ogarnąć na obiad. Stać przy gazie, nie. No ale nic. Dziecka głodnego nie zostawię, nie. No także trzeba się wziąć, zebrać do kupy i coś ogarniać. Także ja idę. No i tyle chyba chciałam Wam powiedzieć. Jak coś to. Może dzisiaj będzie znowu vlog z sypialni cały, ale wybaczcie, ciężarnej. Słuchajcie, ja w ogóle przyszłam się pożegnać z Wami już teraz. Już się ogarnęłam, jak widzicie, oczywiście dermakol na strefy problematyczne, cienie, na jakieś takie przebarwienia, rzęsy wytuszowane, troszkę ciemnej kredki na linii wodnej, ale tak delikatnie u góry i troszeczkę u dołu brwi. No i tyle. I cały mój makijaż. Taki jak potrzebuję, żeby gdzieś tam się ogarnąć, to właśnie tak się ogarniam. Latem ja Wam kiedyś nagrywałam nawet tego typu makijaż. To jest właśnie taka wersja letniego mojego makijażu. I słuchajcie, właśnie naszykowałam się i
fakt faktem, bo będę potrzebowała, bo będę po prostu jechała do miasta, więc chciałam się ogarnąć, ale tak sobie pomyślałam, że właśnie nagram te chyba mity i fakty dotyczące ciąży, ze względu na to, że pod ostatnim, przedostatnim vlogiem, jak ja Wam mówiłam, że zrobiłam sobie paznokcie hybrydy, ktoś tam napisał, zadał pytanie, czy hybrydy nie są szkodliwe w ciąży, czy można je robić i tak dalej, i tak dalej. I tam wywiązała się dyskusja, oczywiście większość z Was pisała, że no, co ma piernik do... Aha, że ja mam ciążę zagrożoną i czy się nie boję robić w ogóle hybryd, bo w każdym momencie może zacząć się coś dziać. I tam się wywiązała troszeczkę dyskusja pomiędzy dziewczynami, ja też tam się udzielałam i dziewczyny pisały, co ma piernik do wiatraka i tak dalej, że przecież paznokcie nie wywołają porodu przedwczesnego. I słuchajcie, jedna taka ważna i dobra rada, jeśli ja mogę Wam cokolwiek radzić i mogę cokolwiek w tym temacie powiedzieć od siebie, to to, żebyście nie zasięgały porady koleżanki, nie wiem, mamy koleżanki, babci koleżanki, czy kogokolwiek innego. Każda ciężarna z nas, każda z nas kobiet ciężarnych ma swojego ginekologa i ja myślę, że jeżeli macie jakieś wątpliwości, to najlepiej skierować się z takim pytaniem do swojego ginekologa. Czy widzi jakieś przeciwwskazania, czy można, czy też nie można. A jeśli chcecie koniecznie szukać informacji w internecie, to polecam mamę ginekolog, która jest ginekologiem, która jest mamą, która jest aktualnie w ciąży i też robi hybrydy. I słuchajcie, i tam i też jest narażona przez jakieś tam swoje problemy na poród przedwczesny, a ma hybrydy. I słuchajcie, ja Wam powiem, jak to wygląda z mojej strony. Ja hybrydy robię... Na początku ciąży miałam przerwę, chociaż jak się dowiedziałam w ciąży, to miałam zrobione żele. Później miałam przerwę, no i później sama zaczęłam sobie robić hybrydę. I ja robię głównie bazę hybrydową i to maluję lakierami, czyli w każdej chwili jestem w stanie zmazać ten lakier i widać mój kolor naturalny płytki. I teraz tak, jeśli chodzi o okres ciąży, to nie ma przeciwwskazań do posiadania czy robienia hybryd. Chodzi tutaj głównie o poród i czy to poród, czy jakikolwiek inny zabieg chirurgiczny, czy operacyjny, chirurgiczny, Boże, no po prostu jakikolwiek zabieg, paznokcie powinny być gołe, bo mogą właśnie lekarz może, czy anestezjolog po paznokciach poznać, że na przykład coś dzieje się z krążeniem, coś jest nie tak, więc najlepiej i raczej zalecane jest, żeby właśnie przed porodem, czy w trakcie porodu, czy macie planowaną cesarkę, czy jakiś zabieg chirurgiczny, czy cokolwiek innego, żeby te paznokcie były gołe. I słuchajcie, ja osobiście uważam, że jeżeli, nie wiem, nagle zaczęłoby się coś dziać, to ja nie będę się przejmowała paznokciami, nie będę, nie wiem, zrywała zębami tych paznokci. I ja myślę, że też część lekarzy nawet nie zwracałaby na to uwagi. Gdyby coś tam zaczęło się wcześniej dziać, to nikt nie będzie patrzył na to, jakie ja tam mam paznokcie, tylko po prostu będzie się zajmował ważniejszymi rzeczami. Oczywiście, że no teraz to już są moje ostatnie, powiedzmy, paznokcie, ja już nie będę robiła hybryd i wiedziałam, że właśnie w tym momencie mniej więcej będę gdzieś tam ściągała te paznokcie, czy po prostu robiła wszystko, żeby się ich pozbyć, w sensie tych hybryd. Tak i tak wygląda moje stanowisko, że jeśli chodzi o ciążę, nie ma przeciwwskazań, oczywiście do porodu paznokcie powinny być gołe. A jeśli chodzi o ciążę zagrożoną, poród przedwczesny i tak dalej, to słuchajcie, każda ciąża może zakończyć się w różny sposób. To, że ja jestem teraz narażona na poród przedwczesny, nie znaczy się, że przedwcześnie urodzę, a nie wiem, kobieta, która chodzi normalnie, ma zdrową ciążę bez żadnych komplikacji, też nie jest powiedziane, że urodzi w terminie. Też może zacząć coś się dziać nagle i też może zacząć rodzić przedwcześnie i może mieć na paznokciach na przykład hybrydy. Ktoś mi napisał, że to jest tak zwane zapobieganie, czy coś tam, czy minimalizowanie zagrożeń. Jasne, ale słuchajcie, nie popadajmy w paranoję, bo tak naprawdę ja nie wiem, to jedzenie, które ja spożywam, które mam w lodówce, też nie jest w 100% zdrowe i też można by było powiedzieć, że nie wiem, mam teraz zacząć jeść, nie wiem, same owoce i warzywa, żeby po prostu dostarczać jak najwięcej witamin, a też tam spożywam jakieś jedzenie przetwarzane. No dumna z tego nie jestem, oczywiście to też nie o to chodzi, żebym ja teraz dumą świeciła, że ja jem jakieś takie niezdrowe rzeczy, ale po prostu no, ja uważam, że kurczę, we wszystkim trzeba zachować zdrowie rozsądek, tak? No każda z nas ma swój rozum, każda z nas ma w głowie mózg i ma głowę nie od parady, myślę, i jest osobą myślącą i każda odpowiedzialna matka wie, co ma robić i po prostu, no
Jak mam te paznokcie, to wiem po prostu, że mogę je mieć. No i tyle. No i myślę, że nie ma co dyskutować i nie ma co tutaj, nie wiem, kogoś krytykować albo kogoś gdzieś tam za to, może nie, że tyle co obrażę, po prostu nie ma co pisać, że jedni uważają, że są niezdrowe hybrydy, bo gdzieś tam czegoś można się nawdychać, to tam, to sam. To naprawdę, kurczę, gdybyśmy szły takim tokiem myślenia, to naprawdę większość rzeczy w ciąży nie można by było robić, a tak naprawdę się je robi i koniec, no bo tak naprawdę to są mity, które gdzieś tam ludzie powielają w internecie i nie warto po prostu kierować się zdaniem koleżanki czy dziewczyny z forum, albo nie wiem, dziewczyny, która napisze komentarz, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałam wam, pytajcie się o wszystko waszego lekarza i myślę, że na jego opinii warto gdzieś tam się oprzeć, czy nawet, no właśnie, na mamie ginekolog, ale jakichś takich obcych wam osób w internecie nie warto słuchać, bo naprawdę co człowiek to opinia i każda będzie wam pisała inaczej. Jedni twierdzą, że farby są szkodliwe w ciąży, a tak naprawdę najważniejszy jest pierwszy trymestr i w tym pierwszym trymestrze warto się powstrzymać od farbowania, czy tam od właśnie robienia paznokci, od wdychania jakichkolwiek tam innych rzeczy, no później też wiadomo, ale najważniejszy jest ten pierwszy trymestr, gdzie się kształtuje wszystko. Tak naprawdę dzidziuś się cały kształtuje. Ktoś napisał, że właśnie, bo ja w 8 miesiącu, że zrobiłam te hybrydy, że w 8 miesiącu kształtują się płuca dziecka. No, płuca dziecka się kształtują dużo szybciej. W 8 miesiącu dojrzewają do pełnej dojrzałości, masło maślane, że tak powiem, ale wiecie, o co chodzi. Także błagam was, nie powielajmy takich dziwnych mitów, nie piszmy takich bzdur w internecie, bo ludzie są różni, ci, którzy czytają. Jedni, wiecie, jednym uchem wpuszczą, drugim wypuszczą i nic takiego, nie wezmą sobie tego tak bardzo na serio i do serca, a inni po prostu wezmą sobie to jako 10 przykazań bożych i tyle. Także uważajmy na to, co piszemy w internecie, bo nie ma co powielać pewnych rzeczy, które po prostu mało mają ze sobą z jakąś prawdą wspólnego, czy kiedyś tak było, to są jakieś mity babci czy prababci i nie ma co, naprawdę nie ma co takich rzeczy powielać. Także pamiętajmy o tym. I następna sprawa, tak jak wam powiedziałam, złote rady. Jeśli ktoś nie pyta, to nie radzimy, bo no ja myślę, że jak ja bym chciała się dowiedzieć coś na temat hybryd i chciałabym się was o to zapytać, to już bym tam to zrobiła. No jeśli tego nie robiłam, to po prostu mam swoje zdanie na ten temat i niepotrzebne mi są rady. No, także moi drodzy, tyle. We vlogu. Wiatrak chodzi cały czas, także buczenie non-stop. No i może nagram właśnie te mity i fakty, ale jeszcze zobaczymy. Mateusz ma wrócić znowu dzisiaj później chwilę. No, więc może się zabiorę, usiądę, bo tutaj już słoneczko zaszło z tej strony, więc tak fajniej się zaczęło robić. No i tak. Także moi drodzy, tyle. Taki vlog pogadankowy, troszeczkę o wyprawce, bo chciałam wam właśnie o tej wyprawce najbardziej powiedzieć, bo bardzo dużo dostaję od was pytań na temat tego filmiku. No i tak. I żegnam się z wami. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Dziękuję za wszystkie miłe słowa na Instagramie, które do mnie piszecie. Wiadomości prywatne, bardzo dużo wiadomości od was prywatnych dostaję na temat właśnie, wy piszecie o swoich problemach, o swojej ciąży, jak przebiega i tak dalej. Mnie wspieracie dobrym słowem, trzymacie mocno kciuki. W każdym tygodniu, jak gdzieś tam pokażę wam zdjęcie, że to już jest kolejny tydzień, to piszecie, że się cieszycie, że to już jest kolejny tydzień i że ja dalej, że my dalej w dwupaku i wszystko jest w porządku, także no super, cieszę się i pięknie, pięknie wam dziękuję. No, także buziaki, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia i do usłyszenia. No, hej.